Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu tygodniowym od 21 do 27 października bieżącego 2024 roku. Karty są już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek 8 mieczy, wtorek 4 denary. Środa, rycerz kielichów, czwartek, 5 kielichów, piątek, 2 miecze, sobota, 7 mieczy i niedziela, 4 miecze. W tle król buław, wasza energia. No mój kochany strzelcu, uważaj na zdrowie, bo od czwartku chyba będziesz na zwolnieniu. Ból gardła, złe samopoczucie, katar i tutaj weekend spędzasz w domu. Zwolnienie z pracy, jesteś nieobecny, niewidoczny przed znajomymi, żeby ich nie zarazić. Rodzina też z daleka, więc tutaj uważajcie na swoje zdrówko. Dopowiemy sobie te karty. Poniedziałek nie podejmujemy żadnych ważnych rozmów. Nie przystępujemy do egzaminu. Możecie mieć tak zwaną mgłę, pustkę w głowie. To znaczy uczyliście się, wiecie, co powinniście napisać, ale nie wiem, czy trema, czy jakiś strach was... jakoś was blokuje tutaj. Nie jest to dobry czas na rozmowę w sprawie pracy, podejmowanie decyzji, rozmowy, poruszanie pewnych ważnych tematów, rozmowy z urzędnikami i tak dalej. Może być też tak, że ktoś nie odbiera od Was telefonów, ewentualnie zablokował Was gdzieś w social mediach. Cesarz. To może być ten baran. Tu mamy ósemkę buław. Tu mamy szósteczkę denarów. Tu mamy dziesiątkę kielichów. I tu mamy piątkę mieczy i czwórkę buław. No właśnie. Moi drodzy, król buław mówi o tym, że jakiś mężczyzna z podznaku barana, lwa bądź strzelca będzie kluczowy w tym tygodniu. Może to ktoś do związku, może to ktoś, z kim będziecie załatwiać sprawy, może wasz przyszły pracodawca, a może to wasza energia, gdzie mówi karta, bądź odważny, działaj, nie bój się wyzwań, idź do przodu i stawiaj na swoim. Dosłownie tak, że król buław nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać i albo będzie po jego myśli, albo nie będzie wcale. Więc z takim podejściem tutaj wchodzicie w ten tydzień. Na pewno będzie to dynamiczny tydzień, dużo pracy, dużo aktywności. Być może poddajecie się tutaj pod opiekę kogoś, kto będzie was uczył, trenował, a być może sami zajmujecie się podobną profesją. Jeżeli chodzi o własny biznes, wiele spraw trzeba będzie dopilnować osobiście. Zorganizować jakoś czas pracy w taki sposób, żebyście byli zadowoleni. Myślę, że w finansach tutaj będzie pozytywnie. No i jeżeli szukacie pracy, tą pracę znajdziecie. No i właśnie, w poniedziałek czekaliście na kogoś telefon, tutaj ta osoba się nie odzywa. Ale może być też różnica zdań z ojcem. Może o coś tam się posprzeczaliście, a może to jest energia ojca bądź partnera, który próbuje Wam tutaj coś narzucić, a Wy się nie zgadzacie, bo jest osoba, która mówi, no albo będzie tak, jak ja mówię, albo nie będzie wcale i nie ma żadnych kompromisów. To bardzo strzelca boli, więc też mogą być jakieś tutaj różnice zdań z jakimś starszym mężczyzną. Tak jak powiedziałam wcześniej, żadne urzędy, żadne egzaminy, żadne poważne rozmowy. Natomiast jeżeli już w tamtym tygodniu rozmawialiście w sprawie pracy i ta osoba obiecała w tym tygodniu, że zadzwoni, zadzwoni dopiero w środę, więc jeżeli w poniedziałek oczekujecie maila bądź SMS-a nawet nie telefonu, to się ta osoba nie odezwie. Uwaga, w firmach może być niezapowiedziana kontrola. Co jeszcze z tym cesarzem? Nie poruszamy tematów podwyżki z pracodawcą, bo pracodawca będzie głuchy i ślepy na Wasze tutaj podania, na Wasze prośby. Ewentualnie, jeżeli boicie się
poruszać te tematy, no to trzeba się zastanowić, co Was blokuje, prawda? Jakie macie ograniczenia? Co boicie się, że Was szef zwolni, czy no właśnie, czy co? Więc nad tym musicie się zastanowić. Poćwiczcie przed lustrem i zastanówcie się, jaka może być odpowiedź i to jakby przeanalizujcie. Dobrze, moi drodzy, w związkach mogą być ciche dni i tutaj wydaje mi się, że poróżni Was temat albo opieki nad dziećmi, odpowiedzialności. Może być też tak, że była jakaś wywiadówka, jakieś spotkanie z nauczycielem, no i tam coś poszło nie tak, ale wydaje mi się, że strzelec będzie miał pretensje do partnera bądź partnerki, że za mało czasu poświęca po prostu dzieciom, ewentualnie daje zły przykład, bo cesarz powinien być wzorem do naśladowania, a tutaj ta ósemka mieczy, no coś tam nie dociera, ewentualnie te wzorce, o, to chciałam powiedzieć, no nie są prawidłowe, więc być może tutaj trzeba coś po prostu zweryfikować. We wtorek czwórka denarów. Pilnujcie swoich rzeczy, dbajcie o to, co macie. Będziecie się też zastanawiać, czy zainwestować w coś pieniądze, raczej nie we wtorek, i też uważajcie na zakupach, żeby czegoś nie zgubić, nie przepłacić. No raczej w tym dniu powinniście oszczędzać, więc nawet jeżeli ktoś Was poprosi o pożyczkę, raczej będziecie poważnie się zastanawiać, czy swoje rezerwy naruszyć. Jeżeli chodzi o pracę, no to tutaj nadal utrzymujecie stanowisko, bo jeszcze tak mi przyszło do głowy, że w ten poniedziałek może baliście się jakiejś informacji bądź rozmowy z pracodawcą, bo ostatnio chodziły jakieś pocztą pantoflową pogłoski, że są zwolnienia. No i właśnie, że tak powiem, niepokoiliście się o Wasze być albo nie być w tej firmie. No to od razu Wam mówię, że stanowisko utrzymujecie. Porozmawiajcie w sprawie tej podwyżki, bo dostaniecie ją. Dostaniecie ją. Nie będzie to jakaś wielka fortuna, ale zawsze parę złotych co miesiąc więcej się przyda. Ktoś potrzebuje Waszej bliskości, ktoś chce z Wami porozmawiać, więc tutaj ktoś z rodziny. Może rodziców trzeba odwiedzić, może siostra ma jakiś dylemat i trzeba ją wesprzeć jakoś, a może dzieci, więc zwróćcie uwagę. Może być też tak, że strzelec będzie taki bardzo łasy na bliskość, czułość i uwagę, więc tego będzie Wam potrzeba, a być może ostatnimi czasy gdzieś tam siedzicie w finansach, w pracy, i tego czasu rodzinnego bardzo Wam brakuje i na pewno w weekend będziecie chcieli sobie to jakoś wynagrodzić. Co jeszcze z tą czwórką denarów? No pilnujcie swojego dobytku, bo tutaj wydaje mi się, chociaż wydaje mi się, że niektóre strzelce są zadowolone, że mają jakieś tam oszczędności, że pilnują swoich spraw finansowych, natomiast no, żeby czegoś nie zapodziać, tak? Bo przy tej ósemce mieczy, no takie roztargnienie troszeczkę i żeby gdzieś tam nie zostawić portfela, torebki czy jakichś innych ważnych biżuterii na przykład, tak? Będziecie gdzieś tam myły ręce i zdejmiecie pierścionek i nagle się okaże, że nie ma pierścionka. Dobrze, moi drodzy, w środę mamy rycerza kielichów, bardzo spokojny dzień, miłe spotkania, dobre wiadomości, fajne nowe pomysły, propozycje, kontakty, telefony, miłe spotkanie w sprawie pracy. Jeżeli macie pracę, to tutaj fajna atmosfera w pracy. Może właśnie w tym dniu warto porozmawiać na temat podwyżki. Może Was odwiedzić zodiakalny skorpion, zaprosić Was na kawę bądź na piwo po pracy. W związkach bardzo dobrze. Tutaj myślę, że jesteście dla siebie mili. Jakieś tam niespodzianki, miłe gesty, miłe słowa. To zawsze jest budujące, zwłaszcza dla tego strzelca, który tak potrzebował tej bliskości. Samotne strzelce, no cóż, wyrwijcie się z tych czterech ścian swoich, dajcie się gdzieś zaprosić, bo tutaj jakiś rycerz dosłownie na białym koniu do Was jedzie, bądź rycerka. Znacie się, może to jest ktoś z pracy, może to jest sąsiad, sąsiadka, no na pewno jakiś znajomy. Dajcie się wyciągnąć na kawkę. Miło Wam się rozmawia, lubicie tą osobę, a może już jest to ktoś, do kogo pojawiają się jakieś uczucia, więc tutaj tym bardziej rozwijać tą znajomość. Bardzo pozytywny dzień, bez żadnych jakichś takich niemiłych wydarzeń. Natomiast jeżeli musicie gdzieś wystąpić przed jakąś komisją lekarską, ewentualnie jakiś egzamin, ważna rozmowa, schowajcie tremę do kieszeni, więcej pewności siebie i pamiętajcie, że
przy tym królu buław. No macie i wiedzę, i umiejętności, i w niczym nie musicie sobie ujmować, więc kompleksy też do kieszeni, tak? Dobrze, w czwartek mamy piątkę kielichów i ósemkę buław. Piątka kielichów, jakaś wiadomość dojdzie, nie do końca satysfakcjonująca. Ewentualnie z kimś nie będziecie mogli dojść do porozumienia, jakaś tutaj trudna rozmowa. Możecie też żałować, że wcześniej gdzieś tam nie zadzwoniliście, nie napisaliście do kogoś, nie odezwaliście się. Co więcej, karty mówią, nie użalaj się nad sobą, tylko idź do przodu. Uwierz w swój pomysł, uwierz w swoje talenty, w swoje możliwości, działaj. Natomiast nie śpiesz się z niczym, bo może być tak, że no co nagle to po diable. Piątka kielichów może mówić o złym samopoczuciu i gdzieś w pędzie jesteście, w biegu, no żeby was gdzieś nie zawiało. Ja mówiłam tutaj na początku, że żebyście się nie rozłożyli do łóżka na weekend, więc unikać takich, no gdzieś tam korytarzami bieganiny, to już tutaj ciepło, tutaj gorąco, tutaj chłodno, bo naprawdę może albo gdzieś tam wychodzić na dwór lekko ubranym. Teraz są takie temperatury, które mogą troszeczkę zwodzić, ponieważ słoneczko grzeje i nawet może być bardzo ciepło w ciągu dnia, jak jest bezchmurne niebo, ale już wieczory są takie chłodne, więc no, żebyście się dobrze też ciepło ubierali, prawda? Związek przez internet zawiedzie. Ktoś miał odpisać, może po tej randce tutaj, albo na to spotkanie się umawialiście. Może być też tak, że ktoś napisał, że właśnie jest chory i niestety nie będzie mógł się spotkać. Raczej w tym dniu nie załatwiałabym żadnych poważnych spraw, bo możecie zostać odesłani z kwitkiem. W piątek mamy dwa miecze i szóstkę denarów. Tutaj ktoś się zastanawia nad albo waszym zatrudnieniem, albo podwyżką, albo jakimś rozliczeniem. Na pewno nie podejmujcie decyzji odnośnie żadnego kredytu, bądź w tym dniu jakiejś decyzji kredytowej nie będzie. Może być też tak, że niektóre strzelce, które no, są po rozwodzie, wychowują dzieci, partner bądź partnerka powinien płacić alimenty. Tutaj nie wpływają te alimenty i to prawdopodobnie już od 2 miesięcy, no i strzelec będzie się zastanawiał, czy nie ruszyć tej sprawy sądownie. Te strzelce, które mają rodzinę, mają dzieci, ale mówię, są przeziębione, będą się zastanawiać, jak tutaj, kurczę, zrobić, żeby w razie czego dzieci nie zarazić. No będziecie musiały się gdzieś izolować w domu i tutaj widać to w sobotę. W jednym pokoju izolatka i tutaj strzelec, przepraszam, bierze witaminki, antybiotyk i się leczy. Nie poruszamy żadnych tematów finansowych w piątek i nie wydajemy żadnych pieniędzy. Przemyślcie sobie też jakiś zakup, bo szóstka denarów to jest inwestycja, to są jakieś zakupy, to jest handel, obrót pieniędzmi, prawda? Więc tutaj się zastanówcie dwa razy, zanim pochopnie podejmiecie jakąś decyzję. No i żadnych wydatków, żadnych opłat w tym dniu też starajcie się nie robić. To nie jest też dobry czas na decyzję w sprawie jakiejś pożyczki, to już mówiłam. Natomiast ktoś się zastanawia nad tą premią, podwyżką bądź no, zatrudnieniem was, więc jeszcze trzeba poczekać, tak? Zwłaszcza tutaj to drugie spotkanie, które było w środę, bo to pierwsze, to tutaj być może w ogóle nie mogliście dojść do porozumienia. Dobrze, w sobotę mamy 7 mieczy i 10 kielichów. Uważajcie na kłamstwa z kręgów rodzinnych bądź przyjaciół, ewentualnie ktoś przed wami coś ukrywa, nie jest do końca szczery. No jeżeli faktycznie przydarzy wam się to przeziębienie, to starajcie się unikać kontaktu z najbliższymi, żeby ich po prostu nie zarazić, więc mogą być też odwołane jakieś spotkania rodzinne. W pracy na pewno nie będziecie. No i co, moi drodzy, jeżeli po dłuższym zastanowieniu tutaj jednak ktoś chce was zatrudnić, bądź dał wam tą podwyżkę, no na razie zachowacie to dla siebie, jeżeli nie, na razie jeszcze nie będziecie przed rodziną się chwalić. No i tyle. I ta sobota chyba tak minie wam po prostu na spokojnie w domu, z rodziną,
Raczej nie będziecie nigdzie wychodzić, raczej telefon wyłączycie, no może nie wyłączycie, ale będziecie po prostu niedostępni, bo może być tak, że właśnie jesteście przeziębieni, a może być tak, że po prostu jesteście zmęczeni po całym tygodniu i nie za bardzo chcecie się widywać. W niedzielę mamy już 4 mieczy, czyli odpoczynek, wyspaliście się, pomału wracacie do zdrowia. 5 mieczy, czyli takie troszeczkę zdenerwowanie, że weekend, rodzina się Wami opiekowała, Wy nie mogliście, że tak powiem, normalnie funkcjonować. Wyjdzie tutaj też jakaś kłótnia rodzinna. Ktoś może mieć pretensję, że zatailiście przed rodziną, że ta osoba jest chora, bądź, no nie wiem, odwołała jakieś spotkanie. Tutaj jakieś coś w rodzinie trzeba wyjaśnić, że miało być jakieś spotkanie, jakiś obiad może u teściów, a było to odwołane i ktoś może być niezadowolony. No, zamiast, kurczę, powiedzieć, dobrze, zostań w łóżku, wykuruj się, oczywiście zdrowie jest najważniejsze, no to ktoś to będzie bardzo obrażony, że jednak na obiadek dzieci nie przyjadą. No dobrze, kochani, taki tydzień, powiedziałabym, nijaki, normalny, tylko starajcie się w momentach takiego kryzysu, gdzie nie wiecie, co powiedzieć, albo boicie się wyjść z jakąś propozycją, bo musicie jakiś temat przemyśleć, nie startować tutaj z czymś nowym. Jeżeli chodzi o jakieś egzaminy, jakieś ważne rozmowy, podjęcie decyzji, przełóżcie to na kolejny tydzień. No i nie wydawać za dużo pieniędzy, bo możecie tutaj chybić, jeżeli chodzi o jakieś zakupy, a może zaraz będą przeceny. No i co? Samotne strzelce? Ktoś, nie podoba mi się ten król buław, bo to może być Wasza energia, ale może być energia takiego kasanowy, który chce zdobyć, pobawić się i tyle. I wydaje mi się, że ma rodzinę i bardzo to przed Wami ukrywa, więc tutaj też nie dajcie się złapać na jakieś kłamstwa, zwłaszcza w sobotę. Wszystkiego dobrego, pamiętajcie, czytanie ogólne, sprawdźcie sobie znak ascendentalny. Widzimy się na kolejnym czytaniu. Do usłyszenia.